Cześć. Patrzymy wspólnie na przylądek Sunio, na którym znajduje się świątynia poświęcona bogu mórz, czyli Posejdonowi. Był on bratem Zeusa i Hadesa, jednym z 12 bogów olimpijskich. Ale nie o nim będzie mowa. Pozwólcie, że trochę oddalę. Czy wiecie, skąd wzięła się nazwa Morza Egejskiego? Nazwa nawiązuje do mitycznego króla Aten, Egeusza. Musiał on co roku wysłać na Kretę 7 młodzieńców i 7 dziewic. Mieli zostać pożarci przez żyjącego tam Minotaura. Egeusz miał syna Tezeusza, który zadeklarował się w pewnym momencie, że tym razem to on popłynie razem z innymi młodzieńcami i spróbuje zabić tego Minotaura. Przebywając na wyspie Kreta, rozkochał również w sobie księżniczkę Ariadnę. Na pewno znacie ten mit, która dała mu nić, dzięki której po zabiciu potwora wydostał się z labiryntu. Wracając do Aten, zabrał ze sobą dziewczynę, ale po drodze się rozmyślił i zostawił ją samotną na jednej z wysp. Kiedy wypływał z Sunio, ojciec dał mu 2 żagle, czarny i czerwony, no, mówi się o purpurowym. Z czego ten pierwszy miał oznaczać, że syn nie żyje, a drugi zwycięstwo. Tezeusz oczywiście przeżył, tak jak wspomniałam wcześniej, ale wracając do domu zapomniał zmienić kolor żagla. Zrozpaczony ojciec, widząc czarny kolor, rzucił się do morza z przylądka Sunion właśnie. Od tego czasu morze nazywa się Egejskim. Popatrzcie, jaka piękna okolica. Przylądek Sunio jest jednym z najchętniej i najczęściej odwiedzanych miejsc w Grecji, najchętniej fotografowanym. Tłumnie przybywają tutaj mieszkańcy, turyści na przepiękne zachody słońca. Naprawdę staram się za każdym razem odwiedzić to miejsce. Naprawdę robi wrażenie. Moim zdaniem jest to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w całej Grecji. Często na tym miejscu, to miejsce jest wybierane do oświadczeń, do jakichś takich romantycznych chwil, randek. Także gdyby ktoś miał taką potrzebę lub też szukał specjalnego miejsca dla swojej wybranki, no to właśnie może trzeba przemyśleć Sunio. Pozdrawiam Was serdecznie.